W niewielkim miasteczku Piaski pod Lublinem odbył się zjazd rodziny Wypychów i Skaruzów. Zgodnie z wieloletnią tradycją, zjazd rozpoczął się wspólną modlitwą.
Uroczystej mszy i pamiątkowych zdjęciach wszyscy udaliśmy się do remizy OSP na wspólny posiłek. Kochani, ja oddaję póki co mikrofon pani prezes Krysi Bieleckiej. Zastydziłam się, czerwona chyba zrobiłam. Kochani, bardzo, bardzo serdecznie witam na kolejnym naszym spotkaniu rodzinnym, rodzin Wypychów i Skaruzów. Bardzo się cieszę, żeście przyjechali, żeby spotkać się, żeby porozmawiać wspominać naszych przodków, dziękując, że mieliśmy wspaniałych przodków, którzy naprawdę przekazali nam bardzo takie gościnne cechy, prawda? I geny. Tak. Także kochani, bardzo, bardzo serdecznie witam. Cieszę się, że jesteście Państwo. A ja króciutko, w imieniu pomysłodawców naszych zjazdów, no między innymi naszej trójki i głównej ich organizatorki, niezastąpionej Krysi Bieleckiej, naszej pani prezes. Witam was serdecznie. Przypominam, nazywam się Jola Stachel, jestem ze Szczecina. Jestem wnuczką babci Polci, też przypominam. Trochę wspomnień. Pierwszy zjazd odbył się w Częstochowie i było to 18 lipca 2009 roku. Było nas wtedy niewiele, ponad 20 osób. Wielką orędowniczką naszych zjazdów była świętej pamięci ciocia Stasia Skarus. Nie mieliśmy pomysłu, gdzie ma się odbyć zjazd, a ciocia, jak dobra matka, otworzyła drzwi domu Betanek i przygarnęła nas dwukrotnie do siebie. To dzięki niej wszystko się zaczęło. Brawo ciocia! W niebie! To jest nasz siódmy zjazd. Cyfra 7 jest moją ulubioną i dlatego myślę, że będzie to bardzo udany zjazd. W Piaskach ostatni raz spotkaliśmy się na piątym zjeździe i było to w lipcu 2017 roku. Szósty zjazd odbył się w Olszycu i było to w lipcu 2019 roku. A potem była pandemia. Od ostatniego zjazdu trochę nas ubyło. W lutym 22 odszedł od nas wujek Tadeusz Wypych. W marcu 22 odszedł wujek Mundek Radzięciak. W maju 22 odszedł Szczepan Nowak. Może jeszcze ktoś odszedł do pana, ale nie mam wiedzy na ten temat. Krzysia, tata wujek Skarus Marian też odszedł od nas po ostatnim zjeździe, ale bardzo też chciał, żeby te odjazdy, spotkania zjazdy się odbywały. Kochani, zapaliłam tę dużą czerwoną świecę, będzie paliła się w czasie naszego spotkania i swoim płomieniem będzie przypominać nam o wszystkich członkach naszej rodziny, którzy odeszli, których nie ma wśród nas. Wracam do naszego zjazdu. Przyjechaliśmy tutaj z różnych stron Polski, a nawet Europy, aby się spotkać i być razem. Więc cieszmy się, bawmy się, póki jesteśmy. Carpe diem. Trwaj chwilo, jesteś piękna. Teraz oddaję telefon. Ja, żeby nie przedłużać, powiem oficjalnie. Siódmy zjazd rodzinny uważamy za otwarty. Bawmy się! Słuchajcie, spotykamy się, część z nas jest już tu ileś razy się spotkała, część dopiero pierwszy raz.
Kolejne spotkanie, zapewniam was, kto pierwszy tutaj raz jest, albo na takim zjeździe pierwszy raz jest, to już jest inaczej. I już jest weselej, już jest śmielej. Także bawmy się, witamy was, wszystkiego dobrego i do dzieła. Radosne biesiadowanie wywołało wiele ciepłych wspomnień. To bardzo, bardzo, słuchajcie, miłe, bo Jasia, mama, bardzo, bardzo chciała się z nami wszystkimi tu spotkać. Po raz pierwszy jest tak w szerokim gronie naszej rodziny i to chwała dla ciebie, kochanie. Filipek się dostosował, rodzice poparli, ale wielkie słowa podzięki dla ciebie, kochanie. Więc, kochani, cieszymy się bardzo, że jesteśmy razem wszyscy. To co? I śpiewamy 100 lat dla Jasia i rodziców. Kochani, 100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat, niechaj.
Thank you.